Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Nasze wnętrze, nasze serce jest miejscem najwspanialszych odczuć. Oliwa, wino, które Jezus wlewa w nasze rany, to znaki Jego miłości. A także symbol Eucharystii. I kiedy On sam pielęgnuje nasze rany, to On sączy w te rany swoją miłość. Daje nam swoje serce. Zobaczmy, co nas może uleczyć, co nas może uzdrowić. Nas, których napadają różne doświadczenia, jak zbójcy tego człowieka, Samarytanina. Miłość Pana Boga. My idziemy do człowieka, żalimy się, płaczemy, idziemy na psychoterapię. Ona jest zapewne zasadna w odniesieniu do niektórych i sądzę, że wielu pomaga. Ale tym, co uzdrawia, a nie tylko porządkuje w celu zrozumienia danej sytuacji, w której się znalazłem, tym, który uzdrawia, jest Bóg. Tym, co uzdrawia, jest Jego miłość. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. To zwierzę, na którym Jezus umieszcza mnie, to jest Jego ciało. I w tym akcie wcielenia Jezus bierze nas na swoje ramiona i niesie do Ojca, aż na krzyż, gdzie przekazuje nas Ojcu. Zobaczmy, ten Samarytanin człowieka poranionego bierze, wkłada na swojego zwierzaka i wiezie do gospody. To jest taki obraz mówiący o tym, jak Bóg nas traktuje. On nas niesie na Golgotę, aby na niej, na krzyżu, powierzyć nas swojemu Ojcu. I pozostawia nas w gospodzie Ojca, w domu Bożym, gdzie mają zostać uleczone nasze rany. I daje gospodarzowi 2 denary, aby zatroszczył się o mnie. I te denary to jest miłość Boga i miłość bliźniego. Miłość Boga i miłość bliźniego to jest to, co uzdrawia człowieka. I Chrystus sam oddaje się Ojcu, by zechciał zatroszczyć się o nas, poranionych, ograbionych, odartych. My jesteśmy w naszym życiu często, jakby tak spojrzeć oczyma Pana Boga, strasznie wyglądający. Pozbawiony łaski jest człowiekiem nieszczęśliwym. Doświadczający grzechu jest człowiekiem nieszczęśliwym. Często o tym nie wie. Nie wie. Dlaczego? Bo wraz z grzechami ciężkimi my tracimy wrażliwość, która
którą kształtuje w nas łaska uświęcająca. Potrzeba mieć litość i współczucie, tak jak Samarytanin. Potrzeba nieść tych, którzy nie są w stanie sami iść. I potrzeba przez czas jakiś zajmować się osobą poranioną, ale nie możemy robić tego ciągle. Byłoby to ponad nasze siły. Wiele osób omija poranionych z obawy, że będą musieli przez całe swoje życie ciągnąć, wlec ich za sobą. Jezus nie oczekuje od nas, byśmy za każdym razem ciągnęli bez końca drugą osobę za sobą, ale byśmy ją przekazali komuś innemu. Tak jak uczynił to ten Samarytanin, gospodarzowi, czyli Bogu, Bogu Ojcu. My nie możemy uleczyć, tylko Bóg. I to życie zawiera w sobie niesienie drugiej osoby tak długo i tak daleko, aż będzie przejęta przez Boga.